Ja jestem pracownikiem Muzeum Narodowego, jestem kierownikiem działu digitalizacji i dokumentacji wizualnej. I chciałam dzisiaj w tej krótkiej prezentacji przedstawić Państwu jakby ogólnie nasze podejście do zbiorów cyfrowych. Chciałabym Państwu wskazać od tego, od czego zaczęliśmy, jakie mamy plany na przyszłość i naszą ogólną właśnie strategię dotyczącą tego, jak być jeszcze bardziej otwartym i umożliwić jakby ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych. Nasze zdigitalizowane zbiory udostępniamy w serwisie Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie. Serwis ten uruchomiono w roku 2011, więc już ma ten serwis 7 lat, więc jakby w erze cyfrowej można powiedzieć, że jest to już dosyć stary serwis i na pewno wymaga wielu przekształceń. Obecnie udostępnionych jest ponad 36 tysięcy zabytków, praktycznie ze wszystkich kolekcji muzealnych. Serwis ten powstał w bardzo takiej owocnej, bliskiej współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Nasza współpraca polegała na tym, żeby dostosować oprogramowanie Delibra do zbiorów muzealnych, tak też jakby dzięki naszej współpracy powstało oprogramowanie The Museion, na którym to właśnie jakby działa nasze Cyfrowe Muzeum Narodowe. I od początku, od uruchomienia nasze zbiory są dostępne m.in. w Federacji Bibliotek Cyfrowych, jak również na portalu Europeana. Tak obecnie jakby wygląda, prezentuje się nasz serwis. On też przeszedł od momentu uruchomienia pewne zmiany interfejsu. Jeszcze w roku 2013 szczęśliwe jest to, że rok po roku odnotowujemy duży wzrost zainteresowania i ilości odbiorców naszego serwisu, też wraz ze wzrostem całego jakby repozytorium. Widać, że tych użytkowników jest coraz więcej. Sam serwis był wykonany w zasadzie taką bardzo chałupniczą, źle określiłam, ale oddolną inicjatywą pracowników muzeum. Bardzo, bardzo ciężko żeśmy nad tym pracowali, choć muszę przyznać, że w tym okresie nie mieliśmy dodatkowego finansowania, więc to był projekt, nawet funkcjonalnie ten interfejs był w całości jakby opracowany przez pracowników naszego muzeum. To, co podkreślaliśmy już od samego początku uruchamiania tego serwisu, że dbaliśmy o to, aby każdy zabytek był dobrze opisany. Dane są zaimportowywane z wewnętrznej bazy danych. I też tutaj był już wspominany standard jakby wymiany danych, czy nie wymiany danych, prezentacji danych cyfrowych, czyli Dublin Core. Na moment opracowywania koncepcji w ogóle tego katalogu, to jeszcze był rok 2009, jakby szliśmy tą ścieżką jako taki najczęściej, najbardziej powszechny używany standard, a innego standardu, jakby, który by nam na tamten moment pasował, nie było. Uznaliśmy, że on był w tym momencie najlepszy. Dostosowaliśmy go jakby do zbiorów muzealnych, ponieważ jednak Dublin Core wypłynął od zbiorów bibliotecznych. Zrobiliśmy takie dostosowywanie pól, które mieliśmy w naszej wewnętrznej bazie danych do tego schematu Dublin Core. Oprócz danych stricte metadanych opisowych dzieła sztuki mamy też nie do wszystkich obiektów, ale pojawia się też także rozszerzony opis merytoryczny, który stanowi taką glosę, taki opis popularno-naukowy. Bardzo dla nas to było ważne, żeby to nie było tylko nazwisko twórcy, tytuł, dzieła, rok, prawda? Żeby jednak ta informacja była bardziej rozbudowana i stanowiła już taki pierwszy zaczątek jakiejś poważnej kwerendy merytorycznej. To jest tylko fragment takiego dokumentu, który opracowaliśmy w tamtym czasie, który cały czas wykorzystujemy. Mówimy na to jakby dobre praktyki. Ponad 50-stronicowy dokument, gdzie opisaliśmy każde pole z naszego wewnętrznego systemu, ale mówię tak o pole, czyli jakby o schemacie metadanych, to jak powinny w danym polu informacje wyglądać, jak powinny być zapisane. Znaczy to nie były dobre praktyki, nie stanowią jedynie naszego wymysłu, a bazowaliśmy na
różnego rodzaju standardach, które i kartotekach haseł wzorcowych, które są już wykorzystywane. Niemniej też, jak było już to powiedziane we wcześniejszych prelekcjach, zbiory muzealne mają ten problem, że tego odgórnego jednego standardu nie mamy. Sytuacja jest o wiele prostsza, jeśli chodzi o zbiory biblioteczne, które biblioteki już wiele lat temu wypracowały sobie bardzo sztywne schematy metadanych i standardy opisu zbiorów bibliotecznych. Muzea tego nie miały, więc jakby my musieliśmy poradzić sobie sami. Ale to, co jest, wydaje mi się, jest najważniejsze, to że wprowadziliśmy jakąś zasadę i tę zasadę konsekwentnie stosujemy. Cały czas przyświecała nam już od tego momentu, ale jakby coraz bardziej jeszcze w latach następnych, taka myśl, że zbiory muzealne powinny być jak najszerzej dostępne. Wychodziliśmy od tego naszego serwisu, Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie, ale naszym dążeniem jest to, aby te zbiory były dostępne w różnych punktach dostępowych, ponieważ to już jakby nie tylko jeden serwis z pewnymi ograniczeniami, barierami jest jakby najważniejszy, ale same zbiory. Zbiory są podmiotem i mamy nadzieję, że one dzięki w przyszłości zastosowanym otwartym formatom będą mogły być zaimplementowane do różnego rodzaju krajowych repozytoriów, czy bardziej już szczegółowych serwisów, które na przykład dokumentujących konkretne projekty naukowe. Tak jak wspominałam, nasze zbiory oprócz tego naszego serwisu i Federacji Bibliotek Cyfrowych dostępne są w Europeanie, ale także tutaj tylko wymieniam kilka. Właśnie na przykład mieliśmy współpracę z Fundacją Nowoczesna Polska, stąd nasze zbiory są wykorzystywane w serwisie Wolne Lektury, projekt Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy Leona Wyczółkowskiego, bardzo często wykorzystywane zbiory w culture.pl. To tylko jest kilka z kilkudziesięciu, jeśli może nie kilkuset różnych stron, na których nasze strony gdzieś już są. My zachęcamy do tego. Jest też już kilka podjętych rozmów z serwisami zagranicznymi, których jakby wzajemnie staramy się linkować nasze zbiory tak, żeby one mogły być odnalezione, na co jakby nam bardzo zależy. I też staramy się być tam, gdzie są użytkownicy. Stąd też nasza współpraca z Google Arts and Culture, więc mamy też kilka takich projektów i pokazów, wystaw wirtualnych, które mamy w Google. I też one się cieszą się dużym zainteresowaniem. I podjęliśmy w roku 2015 bardzo owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, gdzie właśnie idealnie udało nam się sprząc tą zasadę, że staramy się być tam, gdzie użytkownicy. Ponieważ nawet widzieliśmy przy różnych kwerendach osób, które się do nas zwracały, większość osób intuicyjnie, pewnie wielu z Państwa też tak robi, wpisuje jakieś hasło w wyszukiwarce, na przykład Aleksander Gierymski. Pierwsze wyniki wyszukiwania to nie będą serwisy muzealne, ale pierwsze trzy wyniki to będą na ogół strony Wikipedii. Stąd my nawiązaliśmy tą współpracę, żeby móc zasilać Wikipedię dobrym materiałem, zarówno jeśli chodzi o jakość zdjęć, jak i o jakość opisu metadanowego. Obecnie ponad 600 plików z naszymi arcydziełami jest udostępnionych w serwisie Wikimedia Commons, co znaczy, że każdy może te zdjęcia wykorzystać i wykorzystać nie tylko w artykułach samej Wikipedii, ale do każdej innej pracy. My wybieraliśmy na razie na tym początkowym etapie współpracy obiekty, które są w domenie publicznej, więc jak najbardziej one są do wykorzystania i pod takim zdjęciem, które wypływał jakby z naszego serwisu, jest też opis metadanowy, który jest ujednolicony również jakby z tym opisem, który mamy w wewnętrznej naszej bazie danych i również z linkiem prowadzącym do serwisu cyfrowego Muzeum Narodowe w Warszawie. I też muszę tu Państwu powiedzieć, że jeśli mamy jakąś tam ilość odwiedzin w naszym serwisie, to obiekty, które znajdują się w Wikipedii, mają tą taką skalę oglądalności miesięcznie 3 miliony, 3,5 miliona. Więc to jakby my ze własnym serwisem nigdy byśmy nie osiągnęli takich statystyk, mam wrażenie. Wikipedia jest narzędziem na tyle globalnym i szeroko wykorzystywanym w wielu językach,
że jakby przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania i na pewno będziemy tą współpracę kontynuowali. I tu mamy też szansę docierania do właśnie do tego też odbiorcy zagranicznego, ponieważ nasze zbiory pojawiają się w artykułach bodajże 50 językach. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji projektu z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Znaczy jest to bardzo świeża sprawa, projekt ruszył w styczniu. Otwarte narodowe, digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie z poddziałania 232, czyli udostępnianie cyfrowych zbiorów kultury. Naszym zamierzeniem, oprócz prac stricte digitalizacyjnych, jest są prace dotyczące udostępniania, czyli stworzenie nowego serwisu. W roku 2020 on zapewne będzie uruchomiony. Nowy serwis, który mamy nadzieję będzie jak najlepiej dostosowany do potrzeb naszych użytkowników. My już na etapie składania aplikacji wykonywaliśmy badania użytkowników i naszej publiczności, gdzie sądowaliśmy, jakiego typu problemy, jakiego typu zapotrzebowanie jest, ale na pewno jeszcze w trakcie realizacji projektu będziemy robili takie jakby pogłębione badania. Chodzi nam o to, żeby faktycznie zarówno ten użytkownik bardziej wyspecjalizowany, jak i mniej, mógł z tych zbiorów w pełni korzystać i żeby informacja, która przez niego zostanie znaleziona, była bardzo czytelna i klarowna, żeby użytkownik wiedział, że może wykorzystać zdjęcie. Będziemy stosowali powszechnie jakby znane licencje Creative Commons. Zdjęcia będą w wysokiej rozdzielczości, także my wręcz zachęcamy do tego, żeby one, te zbiory cyfrowe, żyły dalszym życiem. Więc jeżeli one mają pojawiać się, czy to w katalogach naukowych, w publikacjach naukowych, śmiało, ale nawet jeżeli ktoś będzie chciał wytwarzać koszulki z bitwą pod Grunwaldem, zachęcamy do tego i proszę zarabiać na tym. Jesteśmy bardzo, bardzo pod tym względem otwarci. Chcemy dzielić się z naszymi zbiorami, są to zbiory publiczne, więc jak najbardziej chcemy być otwarci. No było też tutaj, rozmawialiśmy o metadanych, tych właśnie problemach dotyczących opisu. My też będziemy chcieli maksymalnie jakby uporządkować i jakby też udostępniać dane. Będziemy korzystać także z ogólnodostępnych tezaurusów, jak choćby właśnie AAT czy ULAN, gdzie nasze dane słownikowe, które już my mamy, będziemy mapować do tych słowników, które są już wykorzystywane, które będą jakby zlinkowane do tych zewnętrznych słowników. Ponieważ podkreślam też, że samo oprogramowanie, którego używamy, czy to będzie znana Mona, czy jakiekolwiek inne narzędzie, jakby to jest sprawa drugorzędna. Jeżeli jest system do wyciągania danych, czy to będzie w XML-u, czy to będzie w TXT, wszystko jedno, jeżeli jest jakaś opisana zasada, to każdy programista sobie z tym poradzi. Problem jest to, jak te dane są opisywane. Jeżeli w jednym na przykład muzeum, czasem niekiedy w jednym dziale, jeden artysta jest opisywany na dwa czy trzy różne sposoby, to jest problem. My rozpoczęliśmy porządkowanie danych, a ilość rekordów, które mamy w bazie danych, już sięga około miliona. Słowników takich merytorycznych jest bodajże 8, każdy z nich ma od kilkunastu tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy haseł. I my podchodziliśmy do tej sprawy niedemokratycznie, czyli zabieramy uprawnienia, czyścimy, porządkujemy zgodnie z zasadą i jeżeli jakiekolwiek nowe hasło ma być dopisane, jest jakby redaktor merytorycznych od tych słowników i on nad tym sprawuje kontrolę. I w tym momencie jakby już mamy pewien, nie narastają nam nowe problemy, a musimy pamiętać, że dane muszą być tak opracowane maksymalnie jakby dla użytkownika, żeby on znalazł to, o co mu chodzi. Nowy serwis, też oczywiście to wymagania programu operacyjnego Polska Cyfrowa, ale to też jakby jest nasze zamierzenie, musi być jak najbardziej intuicyjny i zaprojektowany z myślą o
właśnie o UX-ie, czyli wykorzystanie tych zbiorów ma być maksymalnie proste i też mamy zachęcać do pogłębionego jakby poznawania naszych zbiorów. Ja nie chcę bardzo szeroko wchodzić jakby w niuanse tego projektu, ponieważ on jest w trakcie realizacji. Mam nadzieję, że za te niecałe 3 lata będę mogła też jakby zaprezentować i wtedy już mówić o pewnych konkretnych, o konkretnym rozwiązaniu, które powstanie. I mamy nadzieję właśnie, że ta przyjęta strategia dotycząca otwartości będzie dalej postępowała, to znaczy będziemy mogli dzielić się coraz większą ilością zbiorów, właśnie podnosić jakość tego, ale również to, co będzie dla nas bardzo ważne, to taki moduł edukacyjny w tym serwisie. Mówię tu zarówno o dostosowaniu do podstawy programowej, młodzieży szkolnej, jak również jakby każdym zwiedzającym muzeum, który być może będzie przed wizytą w muzeum, w trakcie, a może i także po, chciał pogłębić informacje, które widział w rzeczywistości i chcemy zachęcać i zaciekawiać w pewnym sposób do poznawania naszych zbiorów, ponieważ tylko znikomy procent jest dostępny na ekspozycjach stałych z uwagi na jakby ograniczoną powierzchnię, a zbiory są ogromne, więc mamy nadzieję, że ten serwis zachęci do takiej też twórczej pracy i poznawania naszych zbiorów. Ja bardzo dziękuję. Tu też jest podany mój mail, gdyby Państwo mieli jeszcze później jakieś pytania, a jeżeli nie będziemy mieli na to czasu, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo. Bardzo Pani dziękuję.